Dzisiaj, moi drodzy, znajdujemy się w Chełmicy Małej. Przed wami oto wiatrak typu kozłowego. Jest to wiatrak drewniany. Jak widzicie, jego stan jest fatalny. Generalnie rzecz biorąc, jak każdy youtuber, chciałem sobie nagrać wiatrak, taki wiecie, kręci się tu, lata dron. No i znalazłem sobie od taki wyjątkowy, stary, który niestety nie figuruje już w rejestrze zabytków. Dobrze, że jest to drzewo, którego podtrzymuję, bo inaczej by się obalił. Ale jak widzicie, jest to kawałek historii, który cieszy oko. Ten piękny młyn, jak widać, już nie ma dachu. Niestety nie znamy jego roku produkcji. Tak przy okazji chciałem dodać, że w 1937 roku Chełmica Mała była pierwszą zradiofonizowaną wsią w Polsce. Tak, właśnie. Oni w tamtych czasach słuchali radia. A tu już widok z lotu ptaka. Mojemu dronowi na szczęście nie przeszkadzało. Minus 7 stopni na dworze. Aczkolwiek telefon typu smartfon troszkę szwankował, ale dwa razy pukłem o maskę samochodu i już było dobrze. Się nazywa poświęcenie youtubera. A teraz trochę lokalizacji. Chełmica Mała, wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Fabianki. Liczba ludności, stan na 2011 rok, to 310 osób. Dziękuję za poświęconą uwagę, mam nadzieję, że krótki filmik się podobał. Subuj, lajkuj, oglądaj. Teraz ja też mam na swoim kanale wiatrak, tudzież młyn.